Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com. Jest godzina 23:35. Czarny piątek, tak zwany Black Friday. Dzień wielkich promocji, dzień wielkich przeceń w Stanach Zjednoczonych. Jestem teraz przed sklepem sieci Best Buy. Zobaczcie, za mną stoją dwa wozy policyjne. Co tutaj wcześniej się działo, nie wiem. Prawdopodobnie tłum atakował bardzo mocno wejście do sklepu. Zobaczcie, wcześniej jeszcze nie widziałem, aby przed sklepem ustawione były barierki. A ruch na parkingu, no, tak jak w dobrych godzinach popołudniowych, tam przy wjeździe, zaraz bliżej kamerą, przy wjeździe do sklepu stoją dwa wozy policyjne, które kierują ruchem. Cały parking jest dosłownie zapchany samochodami. Zaraz wejdziemy do sklepu i zobaczymy, co ciekawe. A wiem z gazetek promocyjnych, że dzisiaj można było kupić w najlepszej cenie wyroby firmy Apple, więc nie dziwię się, że tak wiele jest tutaj osób. Jakie jeszcze łakome kąski? No, tak jak widzicie tutaj, telewizory, laptopy, gry telewizyjne. No, ciężko przejść przez ulicę, a te barierki, zobaczcie, ciągną się jeszcze przez jakieś prawie 60-70 metrów. Przypominam, jest godzina już 23:40, a tłumy wciąż napływają do sklepu. Jestem ciekawy, czy coś takiego jak Czarny Piątek przeniesie się również do Polski. Być może tak. Okej, wchodzimy do sklepu. No, proszę nawet zobaczyć, policja tutaj przy wyjściu. Jakie dzisiaj ceny? Wow! Nothing in the
Gdzie największy ruch na stoisku? Gdzie jest największy ruch? Jak widzicie, na stoisku Apple'a oraz na telewizorach. That would be like a perfect thing.